działa, ale najwyraźniej wszystkie dane przepływają jakoś przez nasz wymiar dziurawy jak szwajcarski ser. Wiesz, głupio się czuję, kiedy o tym myślę. Cześć. Nie mam nic przeciwko temu. Pytaj proszę. Na razie, Fiona. Baw się dobrze, kochanie. Coroczna letnia zadyma we Fringe Café. Piątek, 4 sierpnia, 20. Darmowe jedzenie. Występ Rajona Della. Maskarada Arlekinów, zespół Dopadacze. Bilety do kupienia przy barze. Tylko 10 dolców. Rozpuść wici. Przepraszam, ale napakowani spoceni goryle nie podniecają mnie. Wolę kujonów. Nie przeczytam, co tam jest napisane, dopóki tego nie zdejmę. Pismo Fiony nie jest szczególnie czytelne. Znalazłam złoty pierścionek pod sofą w salonie. Jeśli to naprawdę twój, daj mi znać. Fiona. Kilka tygodni temu zgubiłam złoty pierścionek. Mam nadzieję, że to ten. Spytam Fionę. Licz się z innymi. Przycisz muzykę po 23. Fiona. Rozkład obowiązków w salonie. 27 lipiec. April i Emma. O, bosko, praca fizyczna. Uwielbiam to. San Francisco. Chciałabym kiedyś tam pojechać. Wkrótce, mam nadzieję. Noc z pizzą i filmem. Poniedziałek, 31 lipca. Bios. Bio co? Zauważyłam tę notatkę na tablicy. Myślę, że to mój pierścionek. Przepraszam, że cię o to proszę, ale mogłabyś go opisać? Jasne. Jest na nim napisane słodka szesnastka. Dał mi go mój tato. To były chyba jedyne moje urodziny, o których pamiętał. A przynajmniej jedyne, na które dostałam prezent. Tak, to ten. Znalazłam go pod kanapą, kiedy odkurzałam. Proszę, kochanie. Dzięki. Nie jest szczególnie cenny, ale ma dla mnie pewną wartość sentymentalną. To bardzo ładny pierścionek. Tak. Tato nie dał mi nigdy nic ładnego. Ani wcześniej, ani później. Musiał tamtego dnia wygrać w pokera, czy coś takiego. Wiesz, co mnie dziwi? Jest draniem i traktował mnie jak śmiecia, ale nie nienawidzę go. Szkoda mi go. Dlaczego? Bo nie wie, co to znaczy miłość. Nie potrafi kochać nikogo ani niczego. I dlatego jest i będzie nieszczęśliwy każdego dnia, aż do śmierci. Boże, cieszę się, że to już za mną. Mam nadzieję, że już nigdy go nie zobaczę. Nie, powiem inaczej. Postanowiłam, że już go nie zobaczę. Nigdy.
To trochę niepokojące. Cały czas tak uważnie obserwować samą siebie. Podoba mi się to malowidło, chociaż temat jest trochę oklepany. Baśniowy las i magiczne smoki, ale i tak jest ładny. Ciekawe, co się stało z malarzem. Pewnie produkuje masowo tandetne kalendarze fantasy i okładki książek.